No i moi drodzy, jesteśmy w trzecim miejscu załadunku z racji tego, że i tak nie starczyłoby mi godzin, aby wrócić do domu. Na chwilę obecną znajduję się w miejscowości Trento nad Weroną, na ziemi włoskiej oczywiście. Jakieś półtorej tygodnia temu również jechałem trasą, na której aktualnie się znajduję, ale nie było miejsca, aby się zatrzymać w takim oto dosyć szerokim poboczu i wam pokazać, co kryje się właśnie za tymi drzewkami. A uwierzcie mi, że będzie to piękny i malowniczy widok. Tak, i w przednim miejscu stale stoi. Teraz tego, że jest piątek i tak jak wam wspomniałem, czasu mam w opór, no to aż żal było się nie zatrzymać w tak oto pięknym i malowniczym miejscu. Bo jestem nad jeziorem Garda, nieopodal właśnie, gdzie się znajduję, ładowałem towar do Polski. I ogólnie ciężko mi było się przemóc, aby włączyć kamerę i zacząć do was coś przemawiać, bo miałem troszeczkę przerwy i wyszedłem z tego trybu nagrywania. No i czyż nie jest przepięknie? Pomimo tego, że mamy dzisiaj już chyba 20 dzień września, to i tak, jak sami widzicie, jest dosyć kolorowo, malowniczo i dość przyjemnie na zewnątrz. Moments later. I udajemy się do Austrii. Myślę, że gdzieś w okolice dzisiaj Lipska powinienem dojechać. Jak Brennero będzie się układała, bo jak jechałem 2 dni temu w kierunku WO, to nie było na bieżąco i nie było stabilnie i nie było fajnie, bo straciłem chyba na samym przejeździe Austrii, gdzie on plus minus trwa godzinę 40, to straciłem tam prawie 4, bo były takie korki, prawie 20 km do granicy było koreczka na Brennero. No ale oby w dniu dzisiejszym było już stabilniej. Także dzień dobry, mój drogi widzu. Witam cię serdecznie, kłaniam się niziutko. I cóż mogę rzec na samym początku tego filmu? Troszeczkę mnie tu nie było, troszeczkę mam nadzieję zatęskniliście. Spowodowany był ten brak tych filmów na moim kanale z powodu tego, że moja prawa ręka doznała kontuzji i była złamana. I troszeczkę posiedziałem sobie na zwolnieniu lekarskim, ale już wracam do was z tymi pięknymi widokami. Z racji tego, że już jestem w pełni sprawny, wróciłem do pracy jakiś tydzień temu i postanowiłem zacząć do was przemawiać. Także mam nadzieję, że będzie wam się ten film podobał. Jeżeli tak, to na samym wstępie zachęcam was, abyśmy jeszcze w tym roku dobili do tych 10 tysięcy subskrypcji i zostawcie jakiś miły komentarz, jeżeli za mną tęskniliście. Ja podziwiam piękne widoki, bo mam naprawdę dzisiaj bardzo ładną pogodę. I tutaj zobaczcie zaraz dookoła, autobus Niemców przyjechał i też razem ze mną jarają się tym, co mamy tutaj.
Emeryci z Niemiec w szoku, również tak samo jak i ja. Ja za momencik wracam do swojego wspaniałego pojazdu i zmierzam tam, w kierunku Monachium. Jest jakieś 23 stopnie. Żadnego załadunku nie byłem w stanie wam nagrać, bo to była naprawdę szybka akcja. Miałem 3 miejsca. Myślę, że pokażę wam, co ładowałem na rozładunku. Będziemy mieli 3 miejsca rozładunku, więc może będzie też ciekawie. No, także czas najwyższy na chwilę dla siebie. Zjechałem na przerwę. Podziwiam piękne góry. Bo za momencik, jak już wyjadę w ten korek tam, który się otworzy właśnie przed granicą z Niemcami, to już tam w Niemczech nie będzie tego. Tam już nie będzie tak ładnie. Dziś sobota, jest to jedyny dzień w sumie, w który mogę się wyspać. Tak, bo cały tydzień się pracuje, cały tydzień, kurde, 9.01, 11.01 i łogień. A dziś mamy sobotę, z racji tego, że nic mnie nie goni. Mam do przejechania tylko dzisiaj 530 km. I w sumie jakbym na teraz zaczął, to o godzinie 14-15 bym miał koniec. To bez sensu mi wstawać, bo było wcześniej, bo i tak będę się nudził później całą sobotę. Połowę soboty i całą niedzielę. Więc idę wykorzystać bony z Autohofu, bo Autohof, na którym stoję, kosztował 15 euro, z tego 5 euro jest do wykorzystania, więc idę, wezmę sobie kawkę i za jakieś pół godzinki jedziemy na północ Niemiec. A więc olej w dafiku już od 2 minut się grzeje. 3 minuty młotków chyba już mamy wybite. Tak, dokładnie. 3 minuty młotków minęło i zapinamy pasy i za momencik wjeżdżamy na niemieckie wspaniałe autostrady. Czas jest napięty. To znaczy czas jazdy, bo czas pracy mnie nie ogranicza, bo ja mam jego w opór. Praktycznie w tym tygodniu same 11 robiłem. Także 15 godzin pracy mam do wykorzystania na dzień dzisiejszy, także jestem w stanie na bank się wyrobić, bo mamy do przejechania tylko 546 km, ale ogranicza mnie trochę czas jazdy, bo jeżeli napotkam na swojej drodze jakiś niewielki, choćby nawet korek i stracę te cenne moje minuty jazdy, to mogę nie dojechać do granicy. A nie chciałbym przekroczyć swojego dwutygodniowego czasu jazdy. Znaczy wiecie, jak tam bym miał nadwyrężyć te moje tacho tam w granicach do 5 minut, no to oczywiście, że nie będę stał i kręcił weekendu w Niemczech, tylko pojadę już do tej Polski, na tą granicę w Kiełbaskowie. Ale wolałbym tego uniknąć. Ale jak to wyjdzie? To za jakieś 7 godzin się przekonamy. Ja się przekonam za 7 godzin. Wy się przekonacie pewnie za jakieś parę minutek. Albo nawet i sekund. No, ale w gruncie rzeczy mamy lekko załadowane, bo łączna waga 3 ładunków, które posiadam na naczepie, to nie przekracza chyba 11 ton, także dafik nie będzie aż tak puchły. Tutaj zaraz na góreczkach, bo jesteśmy przy Norymbergi, także Hof, autostrada A9 w miejscami ma spore górki, wzniesienia, ale myślę, że nie będzie źle. Damy radę. No i cóż mogę rzec? Wracam do kraju po 4 dniach jazdy po zachodzie. Szkoda, że tylko nie uda mi się dojechać
do domu. No ale taka kolej rzeczy. Ja byłem tego świadomy, że mi się nie uda, bo wyjeżdżając z domu, ja już byłem, miałem tą świadomość, że nie starczy mi godzin jazdy. I tak właśnie się stało. Zobaczcie, Dafik to jednak piękny sprzęt. W Niemczech piękna pogoda, przejrzyste niebo, czysta droga i wypadek. I to dość spory. I zamknięta autostrada. Co tu się stało? O! Nie uwierzycie. Normalnie szok i niedowierzanie. Osobówka uderzała w barierki. I w ogóle. Także jest fajnie usiął. Ogólnie ja zawsze wolę, jak jest sytuacja tego typu, że jest korek, w którym stoisz bez ruchu. To wtedy nie tracisz swojego cennego czasu jazdy. Ale jak masz te korki takie, że co 20 czy 15 sekund podjeżdżasz, to jest masakra. To wtedy tracisz swój czas jazdy, nie możesz wykręcić sobie pauzy na autostradzie, gdzie nie powinieneś tego zrobić. Ale podejrzewam, że i tak 90% kierowców, którzy jeżdżą już od lat, to tak robią. W sumie ja też tak robię. Grunt, że moja strona nie jest zamknięta i cały czas idzie na bieżąco, co bardzo mnie to cieszy. Bo jak już wspomniałem, grafik jest napięty i chciałbym naprawdę dojechać do ojczyzny. No, Niemcy jak zwykle w formie. Nawet na 45-minutową przerwę. To jest ciężko zjechać. Aktualnie znajduję się na ringu Berlina, na Mischendorfie. Tam pan stanął, wyobraźcie sobie, na samym wjeździe. Zablokował wjazd, bo nie miał gdzie po prostu pauzę zrobić i stoi na samym wjeździe, no to automatycznie nikt nie wjedzie. Musi kierować się do wyjazdu, więc... Niemcy to jednak stan umysłu. A, tego nie zrozumiesz. Parkingów zawsze jest w opór. Sobota, godzina 12. Podejrzewam, że większość tutaj aut stojących zmierza i tak do kraju. Albo mają podmianki. Często bywa tak, że po prostu przy granicy, przy Berlinie robią sobie kierowcy podmianki albo zostawiają auta i zjeżdżają na stopa czy z innym kierowcą do domu. A auto stoi tutaj puste. No życie, życie. Ale odważnie w ogóle, żeby stanąć na samym wjeździe i kręcić pauzę. No i w ogóle co jest najśmieszniejsze, że on stoi tam na drodze i wszystkich kieruje z drugiej strony. Żeby nie wjeżdżać na parking. No zresztą nie wiadomo, bo stoi na samym wjeździe. Podejrzewam, że już krucho miał stachem. No zobaczcie. Tam sobie ziomek stoi i informuje innych, żeby nie wjeżdżali na parking. O, tam drugi wjeżdża, stoi. Kurde, masakra. I za 15 minut się kończy przerwa. Zaraz jeszcze będzie tak, że będę miał problem z wyjazdem z tego parkingu. Bo i tak to tam bywa. To jest stan umysłu, dlatego nie lubię tutaj jeździć. Ogólnie powiem wam tak. Zostało mi jakieś 2 godziny i 38 minut jazdy. Do Polski mamy 204 km. I przed sobą mam piękne opóźnienie. Całe 28 minut. Jest koreczek. I teraz sprawa jest tego typu, czy mi się uda wjechać do kraju, czy nie. Siłą rzeczy, ja z góry wiem, że nawet jak przekroczę te 20, 15, czy nawet 30 minut dwutygodniowego czasu jazdy, to podejrzewam, że nikt tam mi głowy nie urwie. Ale wolałbym tego uniknąć, oczywista sprawa. No, zobaczymy. Będę starał się zmieścić w tych 2 godzinach i 38 minutach. Ale jak wyjdzie, to się przekonamy. Już niebawem. Dobra, moi drodzy, pauza dobiega końca. Już jadę kolego, minuta. O, tu kolega z tyłu tak stoi i się trochę przesunął, bo tam osobówka chciała wyjechać pod prąd, nie wiem, ale no przesunął się. I on chce stanąć w miejsce, gdzie ja aktualnie pauzuję.
i za momencik wyjeżdżam. I całe szczęście, że zjechałem na pauzę przed korkiem, bo korek zniwelował się z 32 minut. Tom tak pokazywał, Google pokazywało 20. Zniwelował się z 32 minut do 8. Także, moi drodzy Państwo, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. O, przeskoczyło na 9 minut. Dobra. 46 minutek wykręcone, więc let's go, walczymy. Tutaj wyjazd z parkingu też graniczy troszeczkę z cudem, bo jest wąsko, wszyscy po... W ogóle w takim miejscu jak tu panowie stoją, ja bym nie chciał w ogóle weekendu stać, ja bym wolał pojechać na jakiś autohof, gdzie jest tu ich dosyć sporo w pobliżu i stanąć sobie jak człowiek i móc przede wszystkim otworzyć swobodnie sobie drzwi, bo zobaczcie, stając w takim miejscu, to ty nawet nie jesteś w stanie otworzyć sobie swobodnie drzwi, wyjść, bo może ktoś przejeżdżać i ci uszkodzić te drzwi. Dobra, dawaj żółtek, jedziesz. Nie, teraz dawaj. Cyk, redukcja i bur. Pięć minut korka. Z każdą minutą się on zmienia, więc miejmy nadzieję, że jak dojadę do tego korka, do którego mam jeszcze w sumie 32 km, to nie będzie go w ogóle. To było dobrze. Bo już tachograf mnie informuje, że mam 2 godziny 36 minut do dwutygodniowego czasu jazdy, więc pełna moc i łogień da fiku. I tutaj kolegę zaraz uprzedzimy. A kolega mi zjedzie. Zrobię to niestety po chamsku, bo powinienem teraz zwolnić i go wpuścić. No ale z racji tego, mój drogi Litwińcu, nie zrobię tego. Mogę cię tylko ewentualnie przeprosić światłami awaryjnymi, bo ja nie mam czasu tutaj zwalniać w ogóle. No. Takie rzeczy się zdarzają. Tu jest gonitwa w transporcie cały czas, każda minuta jest cenna. No i całe szczęście dużo nie straciłem w korku, który miałem na drodze w Berlinie. Finalnie wyszło tak, że tam było 2 minuty opóźnienia, nie 8, nie 22, tak jak Google pokazywał, tylko raptem może z 2 minuty się przetoczyłem przed zwężką i później przeleciałem. I całe szczęście, że tak to właśnie było. Bo, moi drodzy, 35 km do granicy, znaczy do miejsca, w którym chcę stanąć, a to jest jakieś 2 km od granicy, do granicy będziemy mieli jakieś 33 km, a do miejsca, do stacji benzynowej, w której sobie będę weekendował, mam 35, a czasu jazdy, sami zobaczcie, ile mi zostało dwutygodniowego, całe 37 minut. Także tacho nie będzie nadwyrężone. Całe szczęście. Bo w sumie tych wydruków już mam z ostatniego wyjazdu Z2. Bo jakieś 4.31 ciągłej jazdy i 10.03 dziennej jazdy. Także trzeciego wydruku już pan Beagowiec, czy tam pan inspektor w Polsce, czy w Czechach lubią też przykontrolować i dać pokutę dla biednego pana kierowcy. A tym bardziej już nie wspomnę o Włoszech. Więc takie drobne nadwyrężenia, jakie mam na swoim tachografie zapisane, przez jeszcze podejrzewam 22 dni, to nie jest dramatyczne to wykroczenie, więc raczej nie powinienem zostać ukarany. Ale tutaj jakbym jeszcze dokoptował do tego wszystkiego ten przekroczenie tych 90 godzin, to już mogłoby być mało ciekawie i mało korzystnie dla mnie, dla mojej skromnej osobowości. Ja tu staram się walczyć dzielnie, ratować świat i w ogóle ciągnąć ten transport jak tylko się da.
a tu jeszcze bym jakieś mandaty przyszły. I tak w ogóle ostatnio mi przyszła jedna fotka w wysokości 30 euro z Niemiec, ale 30 euro to takie, wiecie, jeszcze do przełknięcia jest. No i po 4 dniach nieobecności wracamy do cudownej ojczyzny i rzucimy okiem, jak tam druga strona, czy jest duża kolejka i są kontrole. Tak, widzę, że Turków trzymają na kontroli, ale kolejki nie ma. Cisza, spokój na kiełbaskowe. To ogólnie zazwyczaj jest spokojnie. Jak na Świecku jest zazwyczaj gruby młyn, spore korki, tak tutaj jest luźno i zawsze, przeważnie, na bieżąco. Już tutaj wyskoczył piękny komunikat na tachografie, że dwutygodniowy czas się kończy. Ale ja jeszcze mam 300 metrów do parkingu i weekendujemy. Do poniedziałku, do 5 rano, bo mam 58 km do zrzutki i akurat o 5 rano wyjadę, to będę na... Znaczy o 5 rano wstanę, o 6 rano wyjadę i na 7 powinienem być. Ale zanim staniemy sobie na pauzę w rajeczce, to trzeba zatankować. No i kończymy tą przygodę w tym tygodniu. Zostało nam całe 5 minut jazdy. Sporo kilometrów zrobiłem w te 90 godzin, bo już wam mówię, że to był wynik 6698 km zrobiłem w 90 godzin. Dwa kółka do Włoch i zostaje mi 5 minut. I tym oto sposobem wylądowałem w Szczecinie, znaczy nieopodal Szczecina. Ja tutaj będę swoim gruzikiem odpoczywał całe ponad 30 godzin. Także taka to sytuacja. No i dzień dobry. Mamy początek nowego tygodnia. Godzina 6:50. Jestem w Stargardzie szczecińskim w firmie, na którą miałem dostarczyć 7 palet. Awizacja podobno jest na 7:30. Ja przyjechałem godzinkę prędzej, ale pan na bramie stwierdził, że i tak nic z tego, bo tej awizacji finalnie nie ma wbitej w komputerze, więc czekamy, aż biuro się obudzi i dogra temat, bo nic z tego, mnie nie wpuszczą bez tej awizacji. A to tylko 7 palet, to jest tylko z 10 minut pracy. Ja teraz pewnie z 2 godziny stracę, oczekując przed firmą, znaczy na parkingu firmowym. No, także poniedziałek zaczynamy. Dość ambitnie. Myślałem, że to będzie wszystko pięknie ułożone, że ja o godzinie 15 to już będę w domu, a to wszystko się przyciąga, że będę, ale pewnie wieczorem. Moi drodzy, w pierwszym miejscu nie było miło, nie było przyjemnie, nie było stabilnie, bo spędziłem tam finalnie chyba z 5 godzin, ale już jestem w drugim miejscu rozładunku i oby tutaj już przebiegł rozładunek tak w miarę moi drodzy stabilnie, bo już wjeżdżam do Kronostanu w Szczecinku i dobrze, że ja tutaj nie będę musiał ładować płyty, tylko ja tutaj zrzucam matryckę i wyjeżdżam, a tutaj dużo się ładuje, jak się w okolicy się znajdujesz, no to zazwyczaj siłą rzeczy ładujesz tą płytę. A ta płyta, moi drodzy, to nie jest lekki ładunek, tam trzeba... Jestem normalnie w raju każdego plandekarza. Jej, ale ta płyta wspaniale wygląda. Się nie mogę doczekać, kiedy będę mógł taką załadować. Ale nie dziś, nie dziś, nie jutro, nie pojutrze. Kazał mi pan się obrócić, no bo z jednej strony nie chciało mi się otwierać prawego boku, to mówię, jadę się obrócić, obrócę się i moi drodzy widzowie, będzie zrzutka, także szybka akcja. To jest duży młyn na firmie,
tu trzeba uważać, trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo tu i wózki widłowe jeżdżą, i ludzie pracują, i tu jest ogólnie sporo tego wszystkiego. Grunt, że szybka akcja będzie rozładunkowa. Dobra, dawaj, kurwa, Sergiej. Sergiej ze Skanią. km do domu. I w ogóle, zaraz wam opowiem sytuację, jaka w ogóle przyszła mi do głowy, jaka myśl, jaka akcja. Bo w trzecim miejscu mnie nie rozładują. Niestety. Bo tam bym był o godzinie 17 nawet. Zaraz tego, że 5 godzin straciłem w Stargardzie, to teraz będę cały dzień ubolewał nad tym, bo nie uda mi się rozładować w Gdańsku. Ale to nic straconego. Jadę do domu. Mamy poniedziałek. O godzinie 17 myślę będę w domu. I wam powiem, że z kuchnią, którą mam załadowaną na naczepie, pojadę dopiero rozładować to w piątek. Bo w piątek będę ładował w Gdańsku, to bez sensu mi było się wracać. I tak samo będę w piątek się rozładowywał i ładował. Dobra, biorę się do pracy. Wstaję i jest akcja offload. No i oczekujemy już na pana operatora wózka widłowego i tu dowieźliśmy tylko taką matrycę. Dość długa, lekka i nie można było nic na niej stawiać, bo tu jest coś bardzo cennego, podobno. A ten towar, który tu został, jest do rozładowania w Gdańsku. A z racji tego, że dziś pracuje firma, która skręca te meble do godziny 15 i bym musiał w Gdańsku stać gdzieś od godziny 16 do jutra, do godziny 8 rano nawet, to postanowiłem zgadać się z panią, która będzie odbierała te meble, że przyjadę po prostu w piątek, nie wtorek. Ogólnie miałem przyjechać dziś, ale z racji tego, że w Szczecinie mi się tak przedłużyło to wszystko, to nie dałem rady przyjechać nie prędzej niż godzina 16:30 w chwili obecnej, jakbym za momencik wyjechał stąd, ale z racji tego, że tu jeszcze mi trochę zajdzie, to postanowiłem tak się dogadać, bo pani nie zależy w ogóle jeszcze na tych meblach, że pojadę do Gdańska dopiero w piątek, jak będę ładował coś na wyjazd, więc plan jest taki, że dziś o godzinie 17:00-18:00 zjeżdżam do domu, odpoczywam do piątku i w piątek jadę zrzucać te mebelki do kuchni. Bardzo drogie w ogóle. Koszt tych mebli tutaj w tych kartonach to 70 000 euro. Nie wiem, czy tam ta kuchnia będzie, kurde, platynowo, złota. W Polsce się jednak powodzi, bidy nie ma. No, grunt taki, że udało się dogadać, że nie będę musiał czekać od dzisiaj popołudnia do jutra rana w Gdańsku. Tylko rozładowuję tutaj i uderzam prosto do domu. 200 km i później w piątek z samego rana jadę wyrzucić mebelki, które ładowałem w Mediolanie, i od razu podejmę ładunek wyjazdowy. Jeżeli wyrobię się w piątek do godziny 14, aby załadować już coś na wyjazd, to pojadę sobie w piątek, bo jeżeli nie wyjadę z Gdańska do godziny tam 14 chyba, czy nawet 15, już nie pamiętam, to nie ma sensu mi jechać w piątek, tylko po prostu pojadę w poniedziałek. Bo w sobotę od 15 w Austrii jest zakaz. I nie ma to sensu, wyjeżdżając w piątek po południu z Trójmiasta, to automatycznie nawet nie przejadę Austrii, bym stał w Austrii i czekał. Także totalnie bez sensu. Dobra, nie było źle. Wyjeżdżamy. Półtorej godzinki. W sumie więcej biurokracji załatwiania niż rozładowywania. Rozładunek sam trwał 10 minut, nawet nie, to tylko jeden podjazd wózka widłowego i podniesienie do góry matrycy, takie dosyć spore, jak sami widzieliście. Teraz udajemy się na wyjazd, jeszcze standardowo przy wyjeździe kontrola naczepy, mimo tego, że ja tu nic nie ładowałem, tylko po prostu rozładowywałem. Jedziemy z tego krajdołku. Nie cierpię takich płyt ładować. To jest najgorszy ładunek. I ty jeszcze ładujesz tą płytę i jedziesz z nim 300 km. Ja tu ostatnio, znaczy ostatnio, jakoś ze 3 miesiące temu ładowałem tutaj właśnie ze Szczecinka do Iławy.
No, było pięknie. Sporo pasów wjechało. Troszeczkę pot poleciał po plecach. No, zobaczcie sami, jak to wygląda. Dramat. Dramat. Dobra, kolego. O, super, dzięki wielkie. Zobaczcie. Jest męczarnia, nie? Ten załadunek to jest normalnie męczarnia. Walka z tymi pasami. Ja. Narożnikami. Ale skania pięknie chodzi. Równiutko. O, tam w wózku wymieniają akumulator. Spore baterie. Dobra, proszę mnie przepuścić. Ja wyjeżdżam. Chciałbym wyjechać. Jeszcze po sandach i później przeciskasz się u góry, przerzucasz pasy, narożniki, no coś nie do opisania, no piękna sprawa. The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape. Until the sunrise, these open highways are calling our name.